Dzień dobry szanownym państwu. Witam serdecznie pana burmistrza, witam państwa radnych, witam wszystkich mieszkańców gminy Korzenice zgromadzonych przed telewizorami. Otwieram drugą sesję Rady Miejskiej w Korzenicach kadencji 2024-2029. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Szanowni państwo, spotkaliśmy się na drugiej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek spełnia wszystkie formalne wymogi co do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej i radni zaproponowali i przygotowali proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji. Punkt 1 otwarcie obrad, punkt 2 podjęcie uchwał w sprawie. 2.1 powołania komisji rewizyjnej, punkt 2.2 powołania komisji skarg, wniosków i petycji, punkt 2.3 powołania komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego, punkt 2.4 powołania komisji gospodarki przestrzennej, budownictwa, komunikacji i bezpieczeństwa publicznego, powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i kolejny punkt, czyli podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza gminy Korzenice oraz punkt 3 zamknięcie obrad. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad? Nie widzę, ale w międzyczasie ja mam propozycję, żebyśmy dodali do punktu dzisiejszego porządku obrad punkt numer 2, czyli złożenie ślubowania przez nowego radnego Rady Miejskiej zgodnie z przepisami w przypadku nieobecności na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Korzenicach. Radny dokonuje ślubowania na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Korzenicach, a mamy dzisiaj z nami pana Stanisława Kuźnara, radnego Rady Miejskiej obecnej kadencji, wielu innych poprzednich kadencji. Szanowni państwo, w takim razie chciałbym poddać pod głosowanie dodanie do punktu porządku obrad numer 2 złożenie ślubowania przez nowego radnego Rady Miejskiej. Kto jest za zmiany porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania nad zmianą porządku obrad 19 radnych oddało głos za, przy 2 nieobecnych. Dziękuję bardzo. W takim razie wprowadzamy pod numerem 2 nowy punkt obrad, czyli złożenie ślubowania przez nowego radnego Rady Miejskiej w Korzenicach. No właśnie, czy tutaj... Aha, okej, dobrze. Tutaj mieliśmy jakieś problemy techniczne, ale już wracamy. Dobrze. Szanowni państwo, przejdziemy teraz do procedury zaprzysiężenia nowego radnego Rady Miejskiej, pana Stanisława Kuźnara. Proszę bardzo, proszę o powstanie. Sztandar gminy Korzenice wprowadzić. Zaświadczenie o wyborze zostanie wręczone radnemu panu Stanisławowi Kuźnarowi przez panią Luizę Prus, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Korzenicach. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza w Korzenicach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 7 kwietnia 2011 roku, pan Stanisław Kuźnar wybrany został radnym Rady Miejskiej w Korzenicach. Gratulujemy, ale prosimy jeszcze nie odchodzić. Panie Stanisławie, jeszcze akt ślubowania. Bez tego no nie może pan zostać radnym oficjalnie, formalnie. Także poprosimy o mikrofon jeszcze do pana. Ja będę odczytywał rotę ślubowania i proszę o powtarzanie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wierny prawom i
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego. Sprawować godnie, rzetelnie. Sprawować godnie, rzetelnie. I uczciwie. I uczciwie. Mając na względzie dobro. Mając na względzie dobro. Mojej gminy i jej mieszkańców. Mojej i innych mieszkańców. Tak, mojej gminy i jej mieszkańców. Mojej gminy i mieszkańców. Tak. Proszę jeszcze wypowiedzieć najważniejszą słowo rata ślubowania, czyli ślubuję, tak mi lub jeszcze tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bardzo dziękuję, gratuluję objęcia mandatu radnego Rady Miejskiej kadencji 2024-2029 i proszę zająć miejsce. Dziękuję bardzo. Sztandar proszę wyprowadzić. Dobrze, dziękuję. Proszę zająć miejsca. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym wniosek formalny, 5 minut przerwy, zanim przejdziemy do głosowania poszczególnych uchwał. Szanowni Państwo, po przerwie wracamy do obrad naszej i realizowania porządku obrad. Także przechodzimy teraz do panelu z podejmowaniem uchwał w sprawie wyłonienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kozienicach. Szanowni Państwo, przeczytam projekt uchwały numer 1.3.1, tak, Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia dzisiejszego w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Na podstawie przywołanych przepisów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się komisję rewizyjną w składzie. Pan Marcin Mirosław Ogórek, pan Zdzisław Stanisław Gregorczyk, pani Renata Wołos, pan Stanisław Kuźnar, pani Adrianna Helena Grech. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, czy ktoś chce zabrać głos w tej momencie? Tak, proszę, radny Kuźnar. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, dlaczego zostały narzucone uczestnictwa w komisjach? Ja oferowałem do innej komisji i źle się czuję w tych komisjach, w których zostałem po prostu ustanowiony. Nie można komuś narzucać według mnie to, co ktoś ma jakieś swoje. Każdy w komisji powinien pracować takiej, w której się dobrze czuję, a niestety pracowałem w różnych komisjach, ale w komisji rewizyjnej nie widzę się. Nie widzę się również w komisji leśnictwa, natomiast w komisji budownictwa pracowałem przez wiele kadencji i tutaj mam doświadczenie swoje zawodowe i chciałbym dalej w tych komisjach uczestniczyć. Po raz pierwszy się spotykam, że radni zostają narzucane mieć komisję. To jest niedemokratycznie i w związku z tym proszę o zamianę. Ja w tych komisjach się nie widzę. Byłem w Komisji Skargi Wniosków i tam się dobrze sprawdzałem i równie dobrze się sprawdzałem w Komisji Budownictwa. Natomiast teraz zostałem całkiem pokręcony. Nie wiem, kto to ustalał. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Dziękuję. Jasne, już odpowiadam, panie radny. Statut gminy Kozienice i ustawa o samorządzie gminnym daje taką delegację prezydium Rady Miejskiej, czyli przewodniczącemu i zastępcom przewodniczącego. Paragraf 18 statutu gminy Kozienice między innymi i 24 między innymi mówi, że to przewodniczący razem z wiceprzewodniczącymi koordynują pracę Komisji Rady Miejskiej, Komisji Stałych Rady Miejskiej. Także wyszła po dyskusjach w prezydium Rady Miejskiej propozycja takiego przydzielenia radnych między innymi z uwagą na to, czym się zajmowali, a także z przepisami dotyczącymi tego, że między innymi w tych komisjach dwóch muszą się znaleźć, czy powinni się znaleźć przedstawiciele każdego z klubów zasiadających w Radzie Miejskiej. Co prawda jeszcze klubów radnych nie ma, ale wcześniej już tak postanowiliśmy, żeby te komisje dwie były reprezentacyjne dla całej Rady. Natomiast oczywiście każdy radny może w przeciągu kadencji zmieniać swoje komisje. I no, jest taka możliwość oczywiście, panie Stanisławie, żeby zmienić
swoje miejsce w komisji. Tylko trzeba zgłosić wniosek formalny, że na przykład zgłasza się udział, który będzie poddany pod głosowanie całej Rady. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, wytłumaczenie to jest żadne. To jest po prostu narzucanie jakiejś swojej hegemonii już na samym początku. Brzydko to wygląda. Mieliśmy taki przykład pewnego radnego z poprzedniej kadencji, gdzie nie chciał być w żadnej komisji. Chciał być tylko w Komisji Finansów. Jeżeli nie został tam umieszczony, to nie, w ogóle nie przychodził i przez pół kadencji nie uczestniczył. I to w tej chwili ten radny siedzi i wie, o kogo chodzi. I dlatego też przykro, że ten burmistrz tu podpowiada, może nie wiem, jakie prezydium. Jakie to prezydium decydowało o tym? Proszę mi powiedzieć, tak kto jak, był w tym tak prezydium. Tak jak mówiłem, przewodniczący i zastępcy przewodniczącego no Rady. No to bardzo źle. Przewodniczący znają dobrze, w jakich komisjach byliśmy, bo uczestniczyli do tej pory tutaj przez poprzednią kadencję. I w tej były zgłoszenia kierowane do pana właśnie, do jakiej komisji bym się czuł dobrze. Niestety w ogóle wyście tego nie wzięli pod uwagę. Przykro, że tak na samym początku zaczynacie narzucać jakieś swoje dzikie porządki. Dziękuję. Jest jakiś głos, wniosek formalny o zmianę w tym projekcie uchwały. Tak jak wcześniej powiedziałem, każdy może złożyć wniosek o to, żeby się dopisać lub zmienić proponowany zapis uchwały i wtedy wniosek formalny zostanie poddany pod głosowanie całej Rady. Jeszcze może pan radny Kuźnar i później pan radny Piotr Kozłowski. Panie Przewodniczący, wobec tego składa wniosek formalny o wykreślenie mnie z Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, a wstawienie w to miejsce mojej kandydatury do Komisji Skargi Wniosków oraz do Komisji Budownictwa, w której to będę mógł realizować swoje możliwości zawodowe, które do tej pory nabyłem i doświadczenia. Gospodarki przestrzennej. I taki wniosek składam. Dobrze, panie radny, po kolei. Najpierw wniosek dotyczący tej uchwały, czyli wniosek o wykreślenie z pozycji numer 4 radnego Stanisława Kuźnara ze składu Komisji Rewizyjnej w projekcie uchwały numer 3.1 Rady Miejskiej w Kozienicach. Że teraz radny Piotr Kozłowski, proszę bardzo. Przychylam się tu do stanowiska pana radnego Kuźnara. Po pierwsze, artykuł, który pan podał w statucie, nie dotyczy tej organizacji, czyli składu organów, tylko jej pracy już po uchwaleniu komisji, po ustaleniu składów, jeżeli mówimy już o formalnych wymogach. Druga rzecz, to co pan przewodniczący powiedział, w skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele klubów. Ewentualnie przy założeniu klubów, to kluby wskazują swoich kandydatów, a nie narzuca im rada, więc też warto by było to uwzględnić. No i zgodnie z zasadą zazwyczaj pytaliśmy radnych o zgodę, czy chcą w ogóle uczestniczyć w takich komisjach. Tak było do tej pory, a z tego co mówi pan Stanisław, takiej zgody też nie wyrażał. Więc może warto w ogóle zapytać, czy osoby, które są tutaj zgłoszone, wyrażają zgodę i chęć na pracę w takiej komisji. Bo jak wiadomo, z niewolnika nie ma pracownika. No jak najbardziej przy każdym projekcie uchwały można zgłaszać wniosek formalny, tak jak uczynił to przed chwilą pan radny Stanisław Kuźnar, który będzie podlegał głosowaniu przez całą Radę Miejską w Kozienicach. Także ja proponuję przegłosować wniosek. Tak, jeszcze pan Stanisław, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, pan powołał się na kluby. Jakie kluby? Jeszcze żaden klub nie został powołany w tej chwili w tej Radzie. Dlaczego pan się powołuje na jakieś rzeczy, których nie ma? Dziwi mnie to, że nie wiem, czy pan się nie zapoznał, że klubów przecież nikt nie zgłaszał. To, co było na poprzednich kadencjach, to nie oznacza, że ma być w tej kadencji. W tej kadencji będą całkiem inne zmiany i dopiero będą kluby ewentualnie zgłaszane. Natomiast do tej pory żaden klub nie powstał, chyba że
powstał, a my nie wiemy, bo proszę bardzo wyjaśnić, jeżeli taka sytuacja była, że klub powstał gdzieś z jakiegoś innego stowarzyszenia, czy związku, czy z partii, to bardzo proszę poinformować nas o tym, bo na pewno klub PiS-u nie powstał do tej pory i na pewno nie będzie w takim składzie, jak jeżeli będzie. No, dziękuję. Dziękuję bardzo za głos. Oczywiście tutaj nie dookreśliłem, oczywiście jeszcze żaden klub spośród komitetów wyborczych czy z osób zasiadających w tych ławach nie został powołany, ale ja będę tutaj trzymał się zapisu paragrafu 24 ustęp 1 statutu gminy Kozienice. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynują z ramienia rady pracy komisji, więc to jest pierwszy z kroków czy pierwszy z czynności koordynowania prac komisji. To jest powołanie i wyłonienie składów osobowych komisji stałych. Także teraz głosujemy wniosek, przejdziemy do głosowania wniosku formalnego w sprawie wykreślenia pana Stanisława Kuźnara ze składu osobowego w projektowanej uchwale 3.1 o składzie komisji rewizyjnej. Kto jest za wykreśleniem radnego Stanisława Kuźnara ze składu komisji rewizyjnej? Szanowni Państwo, mamy wyniki głosowania jawnego w sprawie wniosku formalnego o wykreślenie radnego Stanisława Kuźnara ze składu komisji rewizyjnej. Za głosowało 7 osób, przeciw 11, 2 osoby wstrzymały się, także stwierdzam, że wniosek formalny nie otrzymał większości. W związku z czym przechodzimy do głosowania całej uchwały numer 3.1 w sprawie powołania komisji rewizyjnej na podstawie przytoczonych przepisów ustala się, co następuje. Przepraszam, panie przewodniczący, mogę jeszcze słowo? Tak jest, oczywiście. Ja chciałbym jeszcze kolejny wniosek formalny złożyć w takim razie, jeżeli już tutaj sobie głosuję. Proszę bardzo. Chciałbym zgłosić wniosek formalny o wycofanie mnie z Komisji Zdrowia i przeniesienie mnie do Komisji Edukacji. Panie radny Rafale, jeśli dojdziemy do procedowania kolejnych uchwał o składach osobowych, także poproszę o zgłoszenie tego wniosku przy odpowiedniej uchwale o składzie osobowej konkretnej komisji. Ale wniosek formalny mogę złożyć w każdym momencie obrad. Dobrze, on będzie rozpatrzony przy okazji uchwalania tamtej uchwały. Proszę przypomnieć ewentualnie. Dobrze. Dobrze? Dziękuję bardzo. Trzeba chwileczkę przerwy. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania nad projektem, przytoczonym projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Jeszcze, dobrze. Panie przewodniczący, ja mam taki wniosek formalny o 5 minut przerwy. Dobrze, dziękuję bardzo. Wniosek formalny, 5 minut przerwy. Przepraszam, ale my jesteśmy teraz, można? Jesteśmy teraz w trakcie głosowania, także chyba w trakcie głosowania. Dobrze, raczej tak. Nie można. Dokładnie. Przepraszam bardzo. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wyniki głosowania w sprawie powołania komisji rewizyjnej: za 15 radnych, przeciw 4 radnych, przy jednym nieobecnym. Uchwała w sprawie 3.1 w sprawie powołania komisji rewizyjnej została przyjęta. I teraz wniosek formalny o 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Zarządzam 5 minut przerwy. Szanowni państwo, wracamy do obrad.
I mamy teraz uchwałę numer 3.2 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie przywołanych przepisów uchwala się, co następuje. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Artur Kozioł, Ryszard Janusz Zając, Marek Paweł Kapusta, Jerzy Artur Wach, Grzegorz Wrona. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Tak, pan Stanisław Kuźnar. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Zgodnie z tym, co Pan powiedział, że kolejne wnioski, składam wniosek o uczestniczenie w tej komisji ze względu na to, że to, co wcześniej powiedziałem, nie wycofuję, tylko taką propozycję była dana dla Pana Przewodniczącego do rozpatrzenia. Jeżeli niedemokratycznie gremium, czyli prezydium, odrzuciło, to proszę teraz o powrót i przywołanie mnie do tej komisji. Dziękuję. Znaczy, Szanowny Panie Stanisławie Kuźnarze, Radny, no, powiedział Pan, że niedemokratycznie, jak najbardziej demokratycznie, większością głosów. Także proszę, tak, jest wniosek formalny o przegłosowanie, o dopisanie Pana Radnego Stanisława Kuźnara do składu Komisji Skarb, Wniosków i Petycji pod numer... Poczekamy chwileczkę na przygotowanie głosowania. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania w sprawie wniosku formalnego o wpisanie radnego Stanisława Kuźnara do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w wyniku głosowania wniosek formalny nie uzyskał większości. Za wnioskiem formalnym było 7 osób, przeciw 11. Dwie osoby wstrzymały się od głosu, także w wyniku głosowania wniosek formalny nie uzyskał większości. A nie, to jest, przepraszam, wyświetliło mi się inne głosowanie, ale i tak wniosek formalny nie uzyskał większości. Za 8 osób, przeciw 11, 1 wstrzymujący się. Także wniosek formalny nie uzyskał większości. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś głosy? Proszę bardzo, radny Piotr Kozłowski. Chciałem tylko przypomnieć, zwrócić uwagę, że nie odbieramy żadnej zgody od radnego. Są orzeczenia sądów administracyjnych, które wskazują, że zgoda powinna być. I w przypadku zakwestionowania, później będziemy mieli zakwestionowane wszystkie prace rady i opinie komisji. Są różne, są takie, że może być i że nie może być, dlatego zawsze lepiej odebrać zgodę radnego. Nawet tych, którzy wyrażają zgodę, nie odbieramy. Więc nie wiemy tak naprawdę, czy ktoś wyraża, czy nie. Generalnie tradycją było zawsze, że się odbierało zgodę, w poprzedniej Radzie też i w poprzednich kadencjach również. Więc myślę, że tutaj nic by się nikomu nie stało, gdyby radni wyrazili zgodę lub nie na udział. A formalnie w przypadku kwestionowania przez później wojewodę będzie to badane w protokole sesji. Jasne, oczywiście. My się wydaje, że radni, którzy są wpisani do proponowanej składów, nie zgłaszają sprzeciwu, tak jak było w przypadku sprzeciwu tego, o którym wcześniej, przy rozpatrywaniu wcześniejszej uchwały, także poprzez milczącą zgodę, myślę, że tej zgody udzielają. Proszę bardzo, radny Piotr Rafał Sucherman. Tak, dziękuję bardzo. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja chciałem zauważyć, że Pan
przewodniczący użył takiego słowa, że panu się wydaje. To się nie ma panu nie wydawać. My chcielibyśmy usłyszeć rzeczywiście też, czy ci radni wyrażają zgody, czy nie na udział w komisjach. Oczywiście myślę, że podczas głosowania radni wtedy wyrażają swoje za lub swoje przeciw i wtedy to jest zaprotokołowane wszystko zgodnie z głosowaniem. Bardziej, że głosowanie jest imienne. Głosowanie nie jest imienne, imienne głosowanie jest inne. Natomiast głosowanie nie jest formą zgody. Tak jak orzeczenia wskazywały, zgoda musi być wyraźna, wypowiedziana, tak lub nie, na konkretną rzecz. Ktoś może zgodzić się i wstrzymać się od głosu, żeby nie głosować we własnej sprawie i nie znaczy, że nie wyraża zgody. Kwestia jest innego rodzaju. Formalnie zgoda jest po prostu wyrażenie w sposób jasny, explicite. Zgadzam się lub się nie zgadzam i tyle, tak jak było zawsze do tej pory. Tak jak pan obejmując funkcję przewodniczącego wyraził pan zgodę. Zapytali pana, nie domyślali się, czy pan wyraża zgodę na kandydowanie, czy nie. Była wyraźna zapytanie ze strony pani przewodniczącej Golik wtedy, która prowadziła obrady i to samo do wice. Przecież pytaliście się państwo, jak było niepotrzebne, to po co? No tak, ja rozumiem te, rozumiem argumenty. Niemniej jednak przejdziemy do głosowania całej uchwały. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, proszę o zgłaszanie. Jeśli nie ma, proponuję przejść do głosowania. Szanowni Państwo, głosujemy nad projektem uchwały 3.2 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie przywołanych aktów prawnych powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie. Artur Kozieł, Ryszard Janusz Zając, Marek Paweł Kapusta, Jerzy Artur Wach, Grzegorz Wrona. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Szanowni Państwo, mamy już wyniki głosowania. Za projektem uchwały 11 osób, przeciw 5, jedna osoba wstrzymała się głosu. Stwierdzam, że uchwała uzyskała ustawową większość i została przyjęta. Szanowni Państwo, projekt uchwały nr 33 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Na podstawie przywołanych aktów prawnych powołuje się Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w składzie. 1. Renata Wołos, 2. Grzegorz Sławomir Kurek, 3. Marcin Mirosław Ogórek, 4. Jerzy Artur Wach, 5. Rafał Piotr Sucherman, 6. Mariusz Ptaszek. Paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania lub wnioski? Proszę bardzo, radny Rafał Sucherman. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałbym tutaj wykreślić moją osobę Suchermana z pracy w tej komisji. Chciałbym na to miejsce powołać mojego kolegę Piotra Kozłowskiego. Tak jak pan mówił, zgodnie z ustaleniami. Dobrze, czyli rozumiem, to są dwa wnioski, tak? Najpierw głosujemy wniosek najbardziej o... Tak, najpierw wniosek pierwszy o ten, albo po prostu jeden wniosek o zamianę, to już jak pan potraktuje. Dobrze, w takim razie wniosek formalny w sprawie zamiany, czy w sprawie... Dobrze, przegłosujemy dwa wnioski formalne w sprawie wykreślenia i w sprawie dopisania pana Piotra Kozłowskiego w miejsce pana Rafała Suchermana. Najpierw głosujemy w sprawie, tak jeszcze. Panie przewodniczący, ja też z wnioskiem formalnym o dopisanie mojej osoby do tej komisji. Dobrze, to może na początku po kolei wnioski formalne zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Jeśli mamy przygotowane głosowanie w sprawie
wypisania no dobrze, mamy to. Głosujemy. Kto jest za wnioskiem formalnym wykreślenia radnego Rafała Suchermana ze składu? Dobrze. I mamy wyniki głosowania. Za wykreśleniem radnego Rafała Suchermana ze składu komisji, nad którą teraz debatujemy i głosujemy, było za 14, przeciw 4, przy 2 wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. Dziękuję bardzo. Teraz głosujemy za wnioskiem o wpisanie pana radnego Piotra Kozłowskiego do składu Komisji Budżetu Finansów Rozwoju Gospodarczego. Jeśli mamy przygotowaną głosowanie, to za chwilę przystąpimy do głosowania. Dobrze, już możemy głosować. Głosowanie w sprawie wpisania radnego Piotra Kozłowskiego do składu Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Mamy już wyniki, Szanowni Państwo, w wyniku głosowania imiennego w sprawie wpisania radnego Piotra Kozłowskiego do składu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego stwierdzam, że wniosek formalny nie uzyskał odpowiedniej większości. Za było 7, przeciw 11, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek nie uzyskał większości. Kolejny wniosek formalny w sprawie wpisania pana radnego Artura Matery do składu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Dobrze, czekamy jeszcze na przygotowanie formularza elektronicznego do głosowania. Już mamy gotowe. Tak. Szanowni Państwo, kto jest za wpisaniem radnego Artura Matery do składu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, niech odda głos. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze. I mamy wyniki głosowania. W wyniku głosowania w sprawie wniosku formalnego o wpisanie radnego Artura Matery do składu komisji, nad którą teraz obradujemy. Wniosek uzyskał większość, za 13, przeciw 6, jedna osoba wstrzymała się. Wniosek uzyskał większość. Jeśli nie ma więcej wniosków, pytań lub dyskusji, poddaję
całość uchwały pod głosowanie. Uchwała nr 3 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w składzie Renata Wołos, Grzegorz Sławomir Kurek, Marcin Mirosław Ogórek, Jerzy Artur Wach, Artur Matera, Mariusz Ptaszek. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto jest za powołaniem komisji w wymienionym składzie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Wynik głosowania. Sekunda. Dobrze, mamy. Dobrze. Uchwała numer 3.3. Zagłosowało 15 osób, przeciw 2, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Także uchwała uzyskała większość i została przyjęta. Szanowni Państwo, projekt uchwały nr 3.4 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego. Na podstawie przytoczonych przepisów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie Tomasz Stanisław Trela, Artur Kozioł, Ryszard Janusz Zając, Grzegorz Sławomir Kurek, Zdzisław Stanisław Gregorczyk, Grzegorz Wrona. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, kto chciałby zabrać głos przy okazji tej uchwały? Proszę bardzo, radny Stanisław Kuźnar. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu. Zgodnie z tym, co wcześniej deklarowałem, proszę o dopisanie mnie do tej komisji. Formalny wniosek to jest, składam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie przygotujemy głosowanie w sprawie wniosku formalnego o wpisanie pana Stanisława Kuźnara do składu osobowego tejże komisji. Dobrze, Szanowni Państwo, jeśli mamy przygotowane głosowanie w sprawie wniosku formalnego o wpisanie radnego Stanisława Kuźnara do składu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Szanowni Państwo, w wyniku głosowania w sprawie wpisania radnego Stanisława Kuźnara do składu komisji wniosek formalny nie uzyskał większości. Za było 7 osób, przeciw 9 osób, wstrzymało się do głosu 4 osoby. Wniosek nie uzyskał większości. Jeśli nie ma już więcej wniosków ani głosów, w takim razie przechodzimy do przegłosowania całej uchwały numer 3.4. Uchwała nr 3.4 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Powołuje się Komisję Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie Tomasz Stanisław Trela, Artur Kozioł, Ryszard Janusz Zając, Grzegorz Sławomir Kurek, Zdzisław Stanisław Gregorczyk, Grzegorz Wrona. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały i uchwała została przyjęta. Za 15 osób,
przeciw 3 osoby, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przechodzimy do projektu uchwały nr 35. To jest w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Projekt uchwały nr 35 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Powołuje się Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie: Adrianna Helena Grych, Artur Piotr Matera, Janina Golik, Rafał Piotr Sucherman, Krzysztof Pawlik, Marcin Mirosław Ogórek. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, kto chciałby zabrać głos w tym miejscu? Proszę bardzo, panie wiceprzewodniczący Mariusz Ptaszek. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. W poprzedniej uchwale pan radny Artur Piotr Matera został przypisany, dołączony do Komisji Budownictwa i w następnym, do finansów, i jest teraz w tej komisji proponowany, i jeszcze w następnej, zgodnie ze statutem, radny może być w dwóch komisjach stałych. Nie dotyczy to komisji skarg i rewizyjnej. Także może panie radny się określ, czy w tej, bo z którejś musisz zrezygnować. Ja myślę, że to przy kolejnej komisji możemy ewentualnie złożyć wniosek formalny o wykreślenie z propozycji tamtego składu, ale myślę, że pan Artur Matera, jako związany ze służbą zdrowia w jakiś sposób też i poprzez swoje wykształcenie, ale oczywiście tutaj zostawiam głos. Jeśli nie ma tutaj żadnych innego głosu w dyskusji, żadnych wniosków, propozycji, w takim razie proponuję przejść do głosowania uchwały nr 35 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Na podstawie przytoczonych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Powołuje się Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie: Adrianna Helena Grych, Artur Piotr Matera, Janina Golik, Rafał Piotr Sucherman, Krzysztof Pawlik, Marcin Mirosław Ogórek. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Jeszcze chwileczkę, nie mamy przygotowanego panelu głosowania. Jeszcze raz, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dobrze, więc tak. W wyniku, stwierdzam, że w wyniku głosowania w sprawie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej za było 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że projekt uchwały, uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. I sekundę. Dobrze, chwileczkę. Projekt uchwały nr 36 z dnia 13 maja 2020
4 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Na podstawie przywołanych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w składzie Jerzy Artur Wach, Krzysztof Pawlik, Tomasz Stanisław Trela, Ewa Malec, Piotr Kozłowski. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Rafał Sucherman. Tak, szanowny panie burmistrzu, szanowna rado, ja chciałbym tutaj się dopisać moją osobę właśnie do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. No tam skreśliliśmy w budżecie, także myślę, jeżeli można, to z racji wykonywanego zawodu chciałbym właśnie do tej komisji tutaj, tak jak powiedziałem, przystąpić. Dziękuję bardzo za wniosek formalny. W takim razie przejdziemy do głosowania za wnioskiem formalnym pana Rafała Suchermana w sprawie dopisania do składu osobowego Komisji Stałej Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Jeśli będziemy mieli przygotowane, już podobno mamy przygotowane głosowanie w sprawie wpisania radnego Rafała Suchermana do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania nad wnioskiem formalnym w sprawie wpisania radnego Rafała Suchermana do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki wniosek formalny nie uzyskał statutowej większości. Za głosowało 8, przeciw 9, 3 osoby wstrzymały się od głosowania. Stwierdzam, że wniosek formalny nie uzyskał większości. Proszę bardzo, kolejne, jeśli ktoś chciałby zabrać głos. Nie widzę, w takim razie proponuję przejście do głosowania nad całością uchwały. Uchwała numer 36 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w składzie Jerzy Artur Wach, Krzysztof Pawlik, Tomasz Stanisław Trela, Ewa Malec, Piotr Kozłowski. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania nad projektem uchwały 36 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji uchwała uzyskała większość. Uchwałę przyjęto za 14 osób, przeciw 3, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały numer 37 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Szanowni Państwo, na podstawie przywołanych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w składzie Marek Paweł Kapusta, Grzegorz Wrona, Stanisław Kuźnar, Artur Piotr Matera, Janina Golik, Adrianna Helena Grech. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Proszę bardzo, radny Artur Matera. Tak jak szanowny pan wiceprzewodniczący zauważył, rzeczywiście to by była trzecia komisja, w której byłbym tutaj zobowiązany pracować. W takim razie proponuję o wykreśleniu, występuję tutaj z wnioskiem formalnym o wykreślenie mojej osoby z tej komisji i proponuję na to miejsce powołać Piotra Kozłowskiego. Dobrze, rozumiem, że to były dwa wnioski formalne, także pierwszy poddamy pod głosowanie w sprawie wykreślenia pana Artura Piotra Matery ze składu, z proponowanego składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Jak będziemy mieli już gotowy pana Artura Piotra Matery, tak. Coś pomyliłem? Nie? Jeśli będziemy mieli głosowane, przygotowane głosowanie, proszę dać znać. Tutaj oczywiście zasadnym jest przyjęcie, ale proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto jest za wykreśleniem radnego Artura Matery z niniejszej komisji?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek formalny radnego Artura Matery uzyskał większość bezwzględną. Za 18 głosów, przeciw 1, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wniosek formalny uzyskał większość. Proszę bardzo. Drugi wniosek formalny to był wniosek formalny o wpisanie do składu komisji pana radnego Piotra Kozłowskiego. I za chwilę przejdziemy do głosowania w tej, w sprawie tego wniosku. Można głosować. Szanowni Państwo, kto jest za wpisaniem radnego Piotra Kozłowskiego do składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Szanowni Państwo, mamy już wyniki głosowania. Niestety wniosek formalny nie uzyskał większości bezwzględnej. Stwierdzam, że za głosowało 7 osób, przeciw 12, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy, wnioski? Proszę bardzo, radny Stanisław Kuźnar. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, zgłaszam wniosek formalny o wykreślenie z komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Wniosek pana radnego Stanisława Kuźnarnego o wykreślenie go z listy proponowanego składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Za chwilę poddamy pod głosowanie. Jeśli mamy przygotowany panel do głosowania, w takim razie proszę o głosowanie. Kto jest za wnioskiem formalnym w sprawie wykreślenia radnego Stanisława Kuźnara ze składu komisji, nad którą teraz głosujemy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania nad wnioskiem formalnym w sprawie wykreślenia radnego Stanisława Kuźnara ze składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wniosek formalny uzyskał większość. Głosujących za 15, przeciw 4, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że wniosek formalny uzyskał większość i pan Stanisław Kuźnar zostanie wykreślony z proponowanego składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Szanowni Państwo, proszę bardzo jeszcze, jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, proszę bardzo, radny Ryszard Zając. Ja tak chciałem zabrać właśnie głos w tej sprawie mojego kolegi Kuźnara. Nie wiem, co to jest za siła, że tak się boją, żebyśmy razem nie pracowali właśnie w jednych komisjach, ja i mój przyjaciel Kuźnar. Tak samo było, pamiętam, w 2014 roku, gdy nie chciano, żebyśmy zostali i on, i ja radnym, więc manipulowano okręgami wyborczymi. Także stworzono taki dziwny twór, że ja i Kuźnar, a to były jednomandatowe okręgi, tylko jeden mógł być wybrany, znaleźliśmy się, tak nas połączono, taki dziwny twór, że znaleźliśmy się w tym właśnie okręgu w nadziei, że któryś któregoś wygryzie. Ale pamiętam, że wtedy z kolegą Ptaszkiem interweniowaliśmy u komisarza
wyborczego i on nakazał gminie powrót do starych okręgów wyborczych. Nie wiem, co to jest za siła, taka tradycja. A druga, panie przewodniczący, jako historyk doskonale pan zna historię sesji niemej Sejmu Grodzieńskiego, gdy marszałek Piliński wszedł i powiedział, że milczenie oznacza zgodę na, wtedy było na rozbiór Polski. Także wystrzegajmy się, a szczególnie my historycy musimy się czegoś takiego wystrzegać i nadinterpretować czyjąś chęć. To tyle. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji. Proszę bardzo, radny Marcin Ogórek. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu. A ja zrobię coś nietypowego. Złożę wniosek o ponowne przywrócenie pana Stanisława Kuźnara do Komisji Rolnictwa, a ze względu na to, że jego usunięcie będzie skutkowało tym, że będzie tylko w komisji rewizyjnej, a nie będzie zasiadał w żadnej komisji stałej. Dziękuję bardzo. Nie, no, jest stała, ale ma jeszcze dużo większy zakres prerogatyw niż pozostałe komisje stałe. Także było głosowanie i już zagłosowaliśmy, dokonaliśmy aktu. Tamten głosowanie jak dla mnie było dalej idącym od tego, które proponuje pan radny Ogórek. Ja jeszcze chciałbym dodać taki komentarz od siebie, że oczywiście każdy radny może jeszcze zgłaszać na dowolnej sesji uzupełnienie składów komisji stałych. Będziemy teraz się utworzył, tak można powiedzieć, wakat na stanowisku jednego radnego. Jeden radny złożył rezygnację z mandatu radnego, będzie na ten wakat miejsce to będzie uzupełnione poprzez no, ślubowanie i nadanie nominacji na radnego jednej z panią radnych już za kilka dni, także będzie jeszcze kwestia głosowania o dokooptowanie do składów komisji właśnie radnej Bożeny Wójcickiej, która uzupełni mandat po ustępującym radnym Igorze Czerwińskim. Także no, uznaję ten wniosek, że wcześniejszy wniosek był dalej idącym wniosek o wykreślenie z listy, a ja zachęcam pana Stanisława Kuźnara także do pisemnego zgłaszania chęci do pracy w komisji. Jak najbardziej Rada Miejska pochyli się nad zgłoszonymi wnioskami na kolejnych posiedzeniach. No, każdy ma różne poczucie humoru, jak najbardziej część ław jest naprawdę uradowana, część zachowuje powagę, także możemy to robić poważnie lub na wesoło. Ja tutaj nie będę wchodził w zakres poczucia humoru. Także szanowni państwo, głosujemy, jeśli nie ma więcej głosów, głosujemy uchwałę nr 37 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Na podstawie przytoczonych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w składzie: Marek Paweł Kapusta, Grzegorz Wrona, Janina Goli, kadr Janna, Helena Grech. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o przystąpienie do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Bardzo dziękuję. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała uzyskała większość: za 15 osób, przeciw 3, przy 2 osobach wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo za głosowanie pakietu tych uchwał. I teraz mamy jeszcze, szanowni państwo, projekt uchwały nr 38 w sprawie wynagrodzenia burmistrza gminy Kozienice. Projekt uchwały nr 38 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia, tu mamy 13 maja 2024 roku, w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Kozienicy. Na podstawie przytoczonych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1.
Burmistrzowi gminy Kozienice panu Mariuszowi Prawdzie ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości. Ustęp 1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 400 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3450 zł i dodatek specjalny w wysokości 30% łącznej wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4164 zł. 4. Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kozienicach. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 7 maja 2024 roku. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Radny Marcin Ogórek. Dziękuję Panie Przewodniczący, żeby cofniemy się do poprzedniego mojego zgłoszenia, wycofuję wniosek formalny, tak jak Pan powiedział, wniosek wcześniej dalej idący był Stanisława Kuźnara, także żeby się nikt nie czepiał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Radny. Oczywiście dziękuję za ten głos, a teraz jeśli ktoś ma chęć zabrania głosu w sprawie projektu uchwały nr 38, proszę bardzo, Radny dr Ryszard Zając. O, dziękuję za tego doktora. Nie ma za co. Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że to są maksymalne stawki, jakie możemy dać. Tak, to są maks. Z tego co wiem, tak, Pani Sekretarz? Tak, Szanowni Państwo, to jest maksymalne wynagrodzenie. Podobne jak miał poprzedni burmistrz. Tu będzie odrobinę tylko niższe ze względu na wysługę lat, ale jest to maksymalne. Na tym samym poziomie, co poprzedni burmistrz gminy Kozienice. Dobrze, jeśli nie ma już zgłoszeń do udzielenia głosu, w takim razie proponuję przejść do głosowania projektu uchwały nr 38 z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza gminy Kozienicy na podstawie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Głosujemy, Szanowni Państwo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała uzyskała większość za, 20 osób, przeciw 0, wstrzymujących się od głosu 0. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. I to był ostatni projekt uchwały na dzisiejszej drugiej sesji Rady Miejskiej w Kozienicach. Szanowni Państwo, w takim razie Pan Burmistrz chce zabrać głos. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, dziękuję bardzo za przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Nie ma za co, Panie Burmistrzu. Życzymy spełniania dobrze obowiązków dla całej społeczności i mieszkańców gminy Kozienice. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Zamykam drugą sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnych komisjach i sesjach.